Witajcie, drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku Kanapowego Komandosa wita Was tradycyjnie Red Tu. Właściwie dzisiejszy odcinek nie będzie kanapowym, tylko balkonowym, jako że ze względu na duże upały przeniosłem się z mieszkania na zewnątrz, żeby złapać trochę świeżego powietrza. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie kominom. Zapowiedź tego odcinka pojawiła się kilka miesięcy temu na moim kanale. Dzisiaj przyszedł czas na to, żeby go zrealizować. Będzie mi towarzyszył ten oto mały kominiarz, jako że wiadomo, kominiarze i kominy mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Pozwólcie, że zacznę od definicji komina, co to takiego jest, i posłużę się w tym celu Wikipedią. Komin, z łacińskiego caminus, z greckiego camivos, piec, droga przenoszenia spalin w przypadku komina spalinowego oraz droga przenoszenia zużytego powietrza w przypadku komina wentylacyjnego. Potocznie jest to pionowa konstrukcja budowlana. W dniu dzisiejszym postanowiłem skoncentrować się na kominach, które są najbardziej popularne w miastach. To są kominy wentylacyjne, które znajdują się na dachach wieżowców budynków. Pozwólcie, że Wam kilka pokażę. Począwszy od standardowych kominów blokowych. No, tutaj małe zbliżenie. Następnie kominy wentylacyjne, spalinowe. A na koniec ciekawostka. Nasz komin miejskiej elektrociepłowni. O, jest. Proszę uprzejmie, pomalowane w biało-czerwone pasy, tak żeby samoloty nie zahaczyły o niego w czasie niskich lotów. Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć już mój film. Temat kominów został przeze mnie chyba bardzo wyczerpująco opowiedziany, dlatego też pozwolę sobie pożegnać Was wraz z kominiarzem. Ahoj i do zobaczenia w następnym filmiku. Nie po orderu, nie dla kariery, to po Jurusza. Komando szczery, dla innych sława, a dla nas sława, ludzka akcji łaska. No, pożartowalim, a teraz możemy przejść do prawdziwego tematu dzisiejszego odcinka, jakim są chusty wielofunkcyjne, zwane też właśnie kominami, zwane szalokominiarkami, w Wojsku Polskim znane jako szalobajery, a znane również na świecie jako bafy. Jeżeli chodzi o historię chust wielofunkcyjnych, to nie znalazłem zbyt dużo informacji na ich temat. Padły mi tylko takie dwie czy trzy, że chyba w wojsku zaczęli je stosować na szerszą skalę Brytyjczycy dla swoich komandosów w czasie II wojny światowej. Popularne również były na przykład w Wehrmachcie. No wtedy, kiedy Wehrmacht walczył w jakichś tam zimnych rejonach Europy, wtedy właśnie żołnierze niemieccy je stosowali. Jeżeli chodzi o zastosowania czysto cywilne, to nie ma też specjalnie jakichś informacji na ich temat. Dopiero od roku 92, jak dobrze pamiętam, zaczęły pojawiać się na szerszą skalę na szyjach i turystów, sportowców i tak dalej, za sprawą Hiszpanów.
Nie pamiętam nazwiska, ale jeden z Hiszpanów w 1991 roku wymyślił sobie taką chustę. Miała być zastosowana, jak dobrze pamiętam, dla gości jeżdżących na motocyklach, dla motokrosowców i miała służyć do ochrony przed potem. Od 1992 roku zaczął się taki dość, można powiedzieć, triumfalny pochód tychże chust czy też buffów, bo nazwa produktu to jest buff, jest ta nazwa zastrzeżona, no ale wiadomo, że skoro wszystkie rowery, wszystkie bicykle to rowery, a wszystkie buty sportowe to Adidasy, także dość popularną nazwą na wszelkie chusty wielofunkcyjne stał się właśnie buff. Popularność buffa spowodowała, że na rynku pojawiło się wiele produktów firm naśladujących, firm kopiujących. Produkty te były lepszej czy też gorszej jakości, no ale inwazji kominów nie dało się już zatrzymać. Skąd taka popularność kominów, buffów i tak dalej? Zapewne ich popularność ukrywa się w jednej z ich nazw, czyli chusta wielofunkcyjna albo chusta uniwersalna. Co to oznacza, pozwolę sobie pokazać Wam za chwilę. Chciałem jeszcze tylko wspomnieć pokrótce, z czego, czy jak skonstruowany jest buff komin, czy też szalo kominiarka. Konstrukcja jego jest bardzo prosta. Pozwolę sobie zademonstrować na przykładzie oryginalnego buffa. Jest to ni mniej, ni więcej, tylko kawałek materiału, który jest utkany w rurkę. Jak widać, średnica, no taka, żeby przeszedł przez ludzką głowę, jeżeli chodzi o długość, długości są przeróżne, i metrowe, i 50 cm, i 30, zależy to od fantazji producenta. Niemniej są to produkty niesamowicie uniwersalne. Na swoim przykładzie postaram się Wam pokazać, co można zrobić z takiego buffa. Zacznę od najprostszej rzeczy, jaką jest opaska na szyję. Zimą zastępuje szalik, a latem służy nam doskonale jako odbieracz potu, czyli nie pozwala nam się tutaj zalewać potem. Przy zastosowaniu dwóch takich buffów możemy sobie drugiego tutaj założyć na głowę i będziemy wtedy mieli od razu też opaskę przeciwpotną. No, tak to mniej więcej wygląda. Rambo. Następnym zastosowaniem jest chusta. I możemy ją sobie albo tutaj z tyłu zaczepić. O. Albo możemy sobie zawiązać. A ja właściwie nie będę wiązał, bo potem ciężko mi będzie rozwiązać. Ale generalnie możemy sobie rozwiązać w słupek i mamy wtedy elegancką czapeczkę przeciwsłoneczną, można powiedzieć. Następnym zastosowaniem jest już trochę cieplejsza czapka na okres jesienny. Czyli składamy jak gdyby w pół, na środku zwijamy i robi nam się dwuwarstwowa, trochę cieplejsza czapka. Co dalej? Możemy zabawić się w araba z ciepłego kraju i zrobić sobie zamiennik kefii do poruszania się na przykład na pustyni. Oczywiście można to zrobić tak. Wyglądamy wtedy jak radziecka babuszka. Ale przy okazji mamy tutaj zakrytą głowę, szyję i co tam jeszcze chce. Co jeszcze można zrobić? No, prosta rzecz. Mówka. Frotka do ocierania potu z czoła. Ja w tej chwili nie mogę Wam tego pokazać, bo to, o czym teraz wspomnę, było
wykonywane z naszą wojskową szalokominiarką, która jest znacznie dłuższa i bardziej elastyczniejsza. Ale moja małżonka udowodniła mi, że można sobie z takiej szalokominiarki wojskowej, no nie akurat z bafa, bo on się aż tak nie rozciąga, zrobić sobie po pierwsze top, takie coś, co tutaj kobiety noszą zamiast biustonosza. Po drugie, ta szalokominiarka, jako że miała chyba ponad metr długości, a moja małżonka wysoka nie jest, więc pozwoliła sobie z niej zrobić również sukienkę, tak zwaną małą czarną, tylko że małą khaki w tym wypadku, od kolan mniej więcej dotąd. Nie wspomnę też o tym, że dzięki tej szalokominiarce można sobie było spokojnie zrobić ogrzewacz na nerki. Też dała radę. Tyle jeżeli chodzi o zastosowania, które udało mi się wyczaić. Jeżeli chodzi o inne, to zostawiajcie w komentarzach opis, co jeszcze można zrobić z takiej szalobajery, czy też z takiego buffa. Na pewno wypróbuję i będzie z tym trochę zabawy i trochę śmiechu. No. Chciałem teraz przedstawić kilka szalo, znaczy kilka buffów, czy też kilka chust wielofunkcyjnych ze swojej kolekcji z krótkim opisem, dlaczego akurat ich użytkuję. Pierwszym i najważniejszym dla mnie buffem jest właśnie oryginalny hiszpański buff. Koszt w swoim czasie był dość duży, kosztował mnie około 90 zł, no wydawałoby się drogo za kawałek szmatki utkanej w rurkę, ale jest to buff wykonany z wełny merynosa, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo dobrze właśnie grzeje, odprowadza pot, jest po prostu rewelacyjny. Przez długi okres czasu, jak go użytkuję, nie widać na nim śladu zniszczenia. Nie widać na nim żadnego śladu zużycia, wielokrotnie prany, wielokrotnie zwijany, rozwijany. Nie powiem co prawda, że jest jak nowy, ale nie powiem też, że jakoś tam specjalnie jest ściachany. Generalnie, jeżeli chodzi o przygodę, no, zaczęcie przygody właśnie z chustami czy z buffami, warto odżałować parę złotych i kupić sobie oryginalnego buffa, żeby potem pozostałe sobie porównywać i stwierdzać, że jednak to nie to. Kolejną chustą z mojej kolekcji, która do mnie przybyła, to była chusta firmy MSM, jak dobrze pamiętam. Aha. Ta szalokominiarka nazywa się Monkey Skull. Tak prezentuje się w szalokominiarce Monkey Skulla. Myślę, że wygląd jest chyba praktycznie jedyna zaleta tej szalokominiarki w moim wypadku. Dlaczego? Dlatego, że tak. Przede wszystkim, jeżeli chciałbym kogoś postraszyć swoim wyglądem, to bez lusterka niemożliwe jest, żeby to poprawnie założyć, czyli żeby te wszystkie elementy, nos, szczęka trafiła na swoje miejsce. No potrzebna jest wtedy, tak jak mówię, pomoc drugiej osoby, żeby ona to ułożyła, albo też, żeby, znaczy potrzebne jest lusterko. Nie wyobrażam sobie sytuacji na polu walki, gdzie żołnierz zamiast strzelać, bronić się, czy tam atakować, poprawia sobie szalokominiarkę, żeby mu ładnie, elegancko pasowała do twarzy, chociaż z drugiej strony w dzisiejszych czasach to wszystko jest możliwe. Co jeszcze jest wadą tej szalokominiarki? No wadą jest to, że wykonana jest chyba z bardziej tworzywa sztucznego i no, nie nadaje się za bardzo na jakieś takie super upalne dni. Niestety jest tak zrobiona, że się w niej grzeje, nawet w tej chwili wieczorem. Dodatkowo jeszcze wadą jest to, że ten materiał, to jest poliester czy coś, on się strasznie mechaci. Ona jest zmechacona zarówno z wewnątrz, jak i wewnątrz po kilku użyciach. Kiedy zwróciłem się z tym do dystrybutora, co mam z tym watem zrobić, no stwierdził, że tak ma być, że to się od zarostu, od brody i tak dalej dzieje. No, może i tak, ale z zewnątrz też się kulkuje, mimo tego, że przecież wkładam ją tylko od wewnętrznej strony. Generalnie używam jej bardzo sporadycznie, raczej tylko żeby postraszyć synka, ale on już się przyzwyczaił, niż w jakichś praktycznych sytuacjach. No i raczej stosuję ją do mundurów, które są pustynne, albo też w kojocie, no wiadomo, brązowa. Generalnie więcej leży niż jest używana, jednak co baw, to baw. Kolejne dwie szalokominiarki to jest przedstawiciel tak zwanych kominiarek po taniości. Pierwsza z nich to jest kominiarka, która kiedyś pojawiła się, znaczy komin, który kiedyś pojawił się w Biedronce. Komin w kamuflażu UCP, czy Universal Camouflage Pattern. Też wykonany z jakiegoś tworzywa sztucznego, też jako jeden rękaw.
nieobrobiony, na końcach po prostu utkany i pocięty. Ze zdziwieniem muszę stwierdzić, że mimo tego, że jest to jakaś taka tania konstrukcja, ona się nawet tak dobrze nie rozciąga, jak te pozostałe szalokominiarki, i tak trochę ciasno jest w niej chodzić, ale zaletą jest to, że ona się tak nie mechaci jak poprzednia Monkey Skula i no, częściej używam ją niż poprzednio wzmiankowane. Tworzywa sztuczne, więc generalnie tak za bardzo nie nadaje się do tego, żeby odbierać pot i tak dalej. No, ale są momenty, że ubieram modur UCP i wtedy pasuje. Ta sama klasa, kolejny komin, czy też Szalobajera, to jest też nieznanego mi producenta w brytyjskim DPM-ie. Ta sama wada co Monkey Skull, czyli cała w tej chwili jest w kulkach. Nie używam za często, więc jestem naprawdę bardzo zdziwiony jakością. No z tym, że te kosztowały tam powiedzmy do 10 zł, Monkey Skull kosztował około 40 paru. Nie wiem dlaczego akurat tak się zachowuje, więc generalnie są. Następną kominiarką, jaką chciałem, znaczy następnym kominem, jaki chciałem Wam pokazać, to jest wyrób firmy Coltex, którego używam w okresie jesienno, późno jesienno, wczesno zimowym. Jest to komin wykonany z materiału Coolmax. Firma Coltex szyje je z takiego samego materiału, ja podejrzewam nawet, że to są resztki, tak żeby ekologicznie zagospodarować te wszystkie odcinki. Szyję je z materiału, którego wykorzystywała, czy też wykorzystuje na swoje combat shirty. To jest jedyny komin, którego używam i który nie jest wykonany jako rura. Tak jak wspomniałem, jest on szyty z fragmentów, tylko jest to, są to po prostu dwa kawałki materiału zszyte razem. Ten Coolmax jest trochę grubszy i raczej nie nadaje się do chodzenia latem, ale okres jesienny, wczesna wiosna, kiedy jest trochę chłodno, w tym okresie sprawdza się rewelacyjnie. Na nim nie ma śladów zużycia jakoś do tej pory i mimo tego, że te szwy są dość solidnie szyte. Tutaj jest warstwa materiału dość gruba, potrójne szycie. Ze zdziwieniem muszę stwierdzić, że nie drapie, nie odczuwam tego w ogóle na szyi. Nosi się to niesamowicie przyjemnie. Generalnie mogę polecić z czystym sumieniem. Jest to drugi mój ulubiony komin, który noszę zaraz po bafie. No i czas na porę zimową, czyli najprostszy, najtańszy komin. Tym razem nie tak bardzo rozciągliwy, zwykły kawałek materiału z gumką z Decathlonu. Jest to komin myśliwski marki Soloniak. Też postaram się go założyć. Jest na tyle długi, że możemy sobie go zastosować tutaj jako osłonę właśnie ust, nosa przed zimnem. Możemy go sobie zastosować jako zwykłą. Zwykłą tutaj osłonę, czy też zastępstwo szalika. Ten wykonany jest z polaru, a więc na okres cieplejszy się absolutnie nie nadaje, jest w nim za gorąco. Niemniej też chętnie w nim chodzę, powyrzucałem wszystkie szaliki, pozbywam się teraz też chuster, afatki. Bardzo wygodnie, zajmuje mało miejsca, nie trzeba wokół szyi go 6 razy owijać i potem nie ma jak zapiąć kurtki, a jednocześnie daje radę. Jeżeli chodzi o kolekcję buffów, których ja osobiście używam, to wszystko, ale chciałem Wam pokazać jeszcze jedną ciekawostkę, mianowicie chustę wielofunkcyjną, która jest szyta z dwóch części. Jest to część polarowo taka materiałowa i to jest produkcja Polarteka. No niestety, jako że on składa się z dwóch części, więc też jest zszywany. Część ta z biedronkami jest robiona z komina. Ten Polar niestety jest zszywany i mimo tego, że to jest materiał Polartek, jakiś tam porządniejszy producent, to od używania synkowi się już zaczęły robić dziury. Ale nie będę ukrywał, że jest z niego bardzo zadowolony.
a i łatwiej z nim zawsze zrobić stylizację na przedszkolaka niż w tych wojskowych. Myślę, że nie ma sensu was więcej zanudzać opisem tych wszystkich chust kominów. Zatem pożegnam się z wami tradycyjnym ahoj i zapraszam na kolejny film, który pojawi się za jakiś czas. Co będzie jego tematyką, jeszcze nie wiem. Na razie czekam na natchnienie. Tradycyjnie ahoj i do zobaczenia.